Przegląd Koniński, ostatnie wydanie, od 6 do 12 sierpnia, polecam. No, oczywiście numero uno, Józef Nowicki prawie gwizdnął na Zygmunta Solorza. Bardzo ciekawy felieton, ukazujący rzeczywistość królestwa Józefa Nowickiego, prezydenta miasta Konin, polecam. Przegląd Koniński na Facebooku, zgadza się, bardzo często lajkuję, staram się dyskutować na pewne tematy, żartobliwie, bo żartobliwie, ale czasami trzeba. Następne felietony, oczywiście... Chcę rzucić się pod pociąg. Tragedia, do której doszło w Kole. Niesamowite. Kobieta 59 lat. Co doprowadza do takich tragedii? Rzeczywistość? Kto nie boi się miliona w Koninie? Temat właśnie. Miliona, który czeka na odpowiedni konkurs. W zasadzie to konkursów było już dwa. Żaden z nich nie rozstrzygnął. Kto ten milion sobie weźmie i będzie tutaj promował miasto Konin, nie wiem, jakoś dziwnym trafem to wszystko jest odrzucone, ewentualnie przesunięcia są, nowe daty, tajemniczy milion, tajemniczy konkurs w ogóle. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Dworzec autobusowy jeszcze przez miesiąc, zgadza się. Dziwne jest tylko to, że PKS Konin nie potrafił przez 50 lat postawić dworca autobusowego, gdyby mnie poprosili. Uczyniłbym to. Biznes prowadzą w Kurniku. Ciekaw jestem, kto z Państwa odgadnie, kto powiedział te słowa, który radny i jak bardzo wybitnie stara się, żeby zlikwidować właśnie pawilony na ulicy Błaszaka. To oczywiście zdjęcia z ostatniej sesji Rady Miasta i przedsiębiorcy, którzy protestują. Zobaczymy, co z tego wszystkiego wyniknie. Bardzo rozwojowa sprawa, jeśli przyjrzeć się właśnie przedsiębiorcom na ulicy Błaszaka i przyjrzeć się tym wszystkim raportom pokontrolnym, jeśli chodzi na przykład o remonty. Podręczniki rujnują domowe budżety. Zgadza się. Warto przeczytać ten cały artykuł, ale też z doświadczenia powiem. Zostałem bardzo niemile zaskoczony. Książki do gimnazjum 480 zł. Ktoś tu robi niezły biznes, ale cóż, zobaczymy. Polecam ostatni przegląd Koniński od 6 do 12 sierpnia 2013 roku. Jest bardzo parno, czyli na wieczór można będzie to wszystko przeczytać. Jak na razie postarajmy się polecić poszczególne artykuły. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Tomasz Godlewski, Stowarzyszenie Niesłusz. Press mix, I will.